przygotuję dzisiaj kolejne pyszne i bardzo zdrowe danie rybne. Dzisiaj w roli głównej będzie karp. To danie można również podać na kolację wigilijną. Będzie to karp pieczony, serwowany z pieczarkami duszonymi na maśle. A zatem będę potrzebowała, no oczywiście, rybę. Mam tutaj karpia sprawionego, oczyszczonego i podzielonego na części. Będzie potrzebna cytrynka, cebula, sól i pieprz do zamarynowania rybki. Będziemy potrzebowali również pieczarki, mąkę i bułkę tartą. Z przypraw wykorzystamy jeszcze płatki papryki. Rybkę będziemy podsmażali na oleju z dodatkiem masła. Masło wykorzystamy również do podsmażenia pieczarek i będą potrzebne jeszcze dwie główki cebuli. Przekładam rybę do miski i teraz przyprawię solą i świeżo zmielonym pieprzem. Skrapiam sokiem z cytryny i wkładam kolejne kawałki ryby, solę. I skrapiam sokiem z cytryny. I to samo robię z drugiej strony. Wrzucam cebulkę. Wszystko przemieszam. Ważne, żeby dodać cebulkę do marynowania ryby, wtedy mam gwarancję, że naprawdę nasza ryba będzie bardzo smaczna, mięso będzie soczyste i będzie pięknie pachniała. Tak przygotowaną rybę przykrywam folią i wkładam na noc do lodówki. Pomieszałam bułkę tartą z mąką i za moment będę panierowała karpia. Wyjęłam z lodówki, marynował się przez całą noc i teraz przygotuję dzwonka. Panieruję rybę z każdej strony. Przygotowaną rybkę zaraz będę smażyła na patelni. Na rozgrzaną patelnię wlewam porcję oleju. Wrzucam kawałek masła. Zaczekam, jak masło się rozpuści i będę smażyła karpia. Masło rozpuszczone, a zatem wkładam rybę i będę smażyła z każdej strony na rumiany kolor. Ryba nam się pięknie podsmażyła, ma taki cudowny złotawo-brązowy kolor. Przełożyłam na drugą stronę i będę smażyć kolejne 4 minuty. Karpia mam już ładnie podsmażonego na złoty kolor, a zatem wyłączam gaz, przekładam karpia do naczynia żaroodpornego i będę piekła w piekarniku. Rybkę przełożyłam do naczynia żaroodpornego. Nakładam teraz na każdy kawałeczek ryby masło. Dzięki temu mięso będzie naprawdę bardzo soczyste i jeszcze tu dwa kawałeczki z boku. Będę piekła w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez około 20 minut. Na maśle, na którym smażyłam rybkę, podsmażę teraz cebulkę na złoty kolor.
cebulkę mam już ładnie podrumienioną. Dorzucę jeszcze kawałek masła i będę podsmażała pieczarki. Wrzucam pieczarki i będę je chwilkę podsmażała z każdej strony, a potem przyprawię. Pieczarki mam już ładnie podrumienione, a zatem przyprawię pieprzem. Płatkami czerwonej papryki. I sól. I będę jeszcze podduszała tak minutkę, dwie. Pieczarki mam już pięknie podduszone, cudownie wyglądają, przepięknie pachną. Ryba dochodzi w piekarniku, a zatem za moment podaję danie do stołu. Pyszne danie mam już gotowe. Znakomity pieczony karp w towarzystwie duszonych na maśle pieczarek. Polecam nie tylko na kolację wigilijną. Jeszcze odrobinę zielonej natki pietruszki. O, i danie jest gotowe, smaczne, zdrowe, gorąco polecam i życzę smacznego.